waszymi odpowiedziami na Instagramie jedziemy do miasta, żeby pokazać wam Wilhelmstadt. How you call it the city? Wilhelmstadt. Wilhelmstadt. Każdy z nas ma swoją wersję wymawiania nazwy tego miasta, stolicy Curaçao. Spróbujemy się zapytać kogoś może po drodze, jak po holendersku by się nazwę wymówiło. Szczególnie jego centralna część, która w 1997 roku została wpisana na światową listę UNESCO. Te malutkie, śliczne domki były budowane dla niewolników. Dlatego są takie malutkie. Podobno jest tam tylko jeden pokój, łazienka i taka maleńka kuchnia. A to już jest właściwie ścisłe centrum Wilhelmstadt. Kościółek. Ten most tutaj, który się znajduje za mną, kiedyś był otwierany dla takich małych łódek, które przypływały z Wenezueli. I tam, gdzie te budki widać takie, z kolorowymi dachami, tam był taki market, gdzie sprzedawali świeże warzywa, owoce i tak dalej. Niestety teraz, w związku z sytuacją, która panuje w Wenezueli, już ten market się nie odbywa. Jest to przykre bardzo, bo ponoć ceny na Curaçao były zupełnie inne, kiedy jeszcze z Wenezueli można było różne rzeczy kupować. Natomiast tutaj jest nadal jakiś market i nigdy tam jeszcze nie byliśmy, więc zaraz tam wejdziemy, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest. ¿Le puedo preguntar una cosa? ¿Habla usted español? Sí. ¿Cómo se llama esta ciudad? Esa ciudad se llama Punda. Se llama Punda, el otro es otra banda. Ok, ¿y todo junto? ¿Es Wilhelmstadt? Es Wilhelmstadt. Wilhelmstadt, ok. Perfecto, ¿cómo se llama usted? Yo llamo Agnóstico Guía. Mucho gusto. ¿Le importa que lo ponemos en internet? ¿Internet? No, internet. ¿Está bien? No. En mi país, en Polonia. Bolonia, tu jest głośno. Miasto nie nazywa się Punda, nazywa się Wilhelmstadt, ale to wam zaraz wytłumaczę. A teraz market. Bon dia. Jak pod Jasną Górą. Najważniejsze symbole Curaçao, kolorowe domki i flamingi. He was probably important. ¿Sabe usted qué es este hombre? Este hombre está un hombre de corazón muy alto. Ah, sí, pero ¿quién es? Su nombre está Eli Zuliana. ¿Y era un político o quién? No, está hablando político, sí, yo creo. Para. Papi, es un poquito político, ¿no? Eli Zuliana. No. ¿Quién era? Era poético, escritor. Ah, poético. Sí. Ok, escritor. Vale. Muchas gracias. Nadie político. Ok. No, mami, sí, nadie político. Vale. Ok. Muchas gracias, que pasen buen adiós. Día. Dużo tu alkoholu różnorakiego. Są takie rzeczy, od których się będzie dostać mięśni. I magiczne kosmetyki są. Wszystko jest. Idziemy do synagogi. I tam Hid wam opowie o tej synagodze, jest? Yes. He doesn't understand, so he doesn't even know what he agreed to. Jest już prawie leje mi na głowę. Będzie masakra za moment. Woo! No i leje nam na głowę i się schowaliśmy pod takim daszkiem i będziemy tak stać, a synagoga jest na wprost. Taki piękny dzień wybraliśmy sobie na zwiedzanie miasta. Po prostu się chyba uduszę tutaj. Masakra, rzeka płynie normalnie, no. To jest Punda. Tutaj są różne bary i ogólnie jest mega przyjemnie zawsze i mnóstwo jest turystów. Natomiast to jest... O, patrzcie. Jeżeli się źle czujesz, to nie odwiedzaj. No tak, koronawirus. Social distance. A to są drzwi do tejże synagogi. Ja już jestem całkowicie mokra. To są drzwi.
Okazało się, że entrance fee jest 10 dolarów. To jest nazwa tejże synagogi, która powstała w XVIII wieku. I okazuje się, że synagoga płaci się 10 dolarów za wejście i jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9 do 4.30 po południu. No ale jest godzina w tej chwili chyba jakoś koło pierwszej i jest wtorek i jest zamknięte. Ogólnie dzień po prostu fantastyczny. Mam nadzieję, że jutro wrócimy. Jeżeli nie uda się z synagogi, to przynajmniej spróbujemy pokazać Wam miasto po prostu. Most pontonowy, który jest słynny tutaj. Te piękne holenderskie kolorowe domki i malowidła, bo tutaj jest bardzo dużo street art. Bo tutaj jest bardzo dużo street art również, który warto zobaczyć. No i może ja się doprowadzę do porządku, bo w tej chwili to po prostu żal. Robimy powtórkę z rozrywki. W tych małych domkach kolorowych mieszkali kiedyś niewolnicy. Teraz już nie mieszkają. Wracamy do centrum miasta. Jest znacznie bardziej słonecznie dzisiaj. Woo! That's how he's getting happy because of the sun. Będziemy powtórkę robić. Spróbujemy dzisiaj zobaczyć miasto wreszcie i wystartować z drona, może nawet tutaj, i po prostu pokazać Wam, co się dzieje wokół. I jest pięknie i słonecznie, więc może coś z tego wyjdzie ładnego jednak. Tu jest taki pomnik jakiejś pani. Nie wiadomo, o co chodzi za bardzo. No i to już jest ścisłe centrum miasta. Tam jest most, przez który przebiega autostrada, którym trzeba zawsze przejechać, żeby gdziekolwiek właściwie się dostać. A tutaj są najlepsze szejki w mieście. W mieście już niestety za parkingi trzeba płacić. How much is it? One guilder an hour. Souvenirs. Normalnie turystykę będziemy cię uprawiać. I o dziwo nawet otwarte te malutkie sklepiki, chociaż turystów nadal nie ma. Punda jest najstarszą dzielnicą w mieście, którą tutaj Holendrzy sobie postawili. Obudowali sobie tę część miasta murami i w środku wybudowali takie budynki 2-3-piętrowe mniej więcej. I potem dopiero się pojawiała cała reszta. To jest główny plac miasta. To są takie iguany. To są iguany, a tutaj jest wielki napis dushi. Najważniejsze słowo na Curaçao. Duszy oznacza sweet, powiedzmy, takie, można to powiedzieć, kiedy nam coś smakuje, kiedy kobieta jest piękna i w różnych innych sytuacjach też. A tam jest z kolei napis Curaçao. I'm dushy. To jest najważniejsza ulica na Pundzie, tak? Taka prowadząca do mostu pontonowego, który jest w sumie symbolem miasta poniekąd. Tam jest jakiś bardzo ważny pan, a obok niego taki mniejszy, ale też bardzo ważny pan. No i tutaj dochodzimy już do mostu, z którego należy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i wszyscy to też właśnie czynią. Ale tym razem turystów brak. Granice są otwarte w tej chwili od jakichś 2 tygodni i nadal nie ma turystów, właściwie zero. Jest pusto, sklepiki są pozamykane, bary są pozamykane i ogólnie ludzie zaczynają dość mocno biednieć na wyspie. Protestują i ogólnie takie rzeczy się dzieją. No i proszą nas o pieniądze na każdym kroku. A tam jest most, na którym jest zawsze mnóstwo ludzi. No i tutaj dochodząc już do mostu, to się można poczuć jak w Amsterdamie. A przynajmniej ze zdjęć, bo ja nigdy w Amsterdamie nie byłam. Tam jest taki klimat już holenderski bardzo. Natomiast gdzieś tutaj znajduje się fort, który powstał tutaj jako pierwszy i to po wybudowaniu fortu zaczęto budować miasto, ale nie mogę go znaleźć, więc spróbujemy się zaraz dowiedzieć gdzie. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Saben ustedes dónde puedo encontrar Fort Amsterdam? ¿Cuál es? Es este. Mira. Ok, muchas gracias. Era lo primero que han puesto aquí, ¿no? Primer edificio, ¿es verdad? Sí. Ok, muchas gracias. No, to jednak tam. To jest Fort Amsterdam, który wybudowano pierwszy, zaczynając w ten sposób budować pundę. Postawili ten fort, a potem wokół niego wybudowali mury i zaczęto budować po prostu budynki. I tak powstała punda. Potem powstał most,
który właśnie się będzie otwierał i się robi strasznie tutaj głośno. Ten właśnie most pontonowy, słynny, który stał się w tej chwili już symbolem właściwie miasta. Most pontonowy dzieli Pundę od kolejnej dzielnicy, która powstała tutaj, Otrabanda. Otrabanda z języka Papiamento, czyli języka stąd, z wyspy, oznacza po drugiej stronie. Czyli po prostu wybudowano kolejną część miasta po drugiej stronie zatoki. Zatoka nazywa się Zatoka Świętej Anny. Teraz przepłynie sobie łódka przez tę dziurę, którą stworzyliśmy, a potem most wróci na swoje miejsce i przedostaniemy się na drugą stronę i pokażę Wam Otrabandę. I Otrabanda z kolei słynie z tego, że ma piękny street art. Po prostu budynki są tak przepięknie pomalowane, zresztą zobaczycie za chwilę, że zachwycają, po prostu są super. Pytanie, co się dzieje, jeżeli tutaj są turyści, którzy potrzebują przedostać się na drugą stronę, albo ludzie, którzy pracują, albo, co gorsza, ludzie, którzy przepływają tutaj tymi cruise shipami, wielkimi statkami turystycznymi. I teraz tak, statek odpływa za pół godziny, czy za godzinę. I teraz oni muszą przedostać się na drugą stronę tejże zatoki, no i most jest podniesiony. I czasami jest podniesiony przez chwilę, a czasami jest podniesiony przez pół godziny, 40 minut, godzinę nawet, jeżeli przepływają na przykład trzy łodzie w tym czasie. No i wtedy są tutaj taksówki wodne, którym można zapłacić i przedostać się z jednej strony na drugą. Tam właśnie taka taksówka płynie. Nie wiem, czy ją widać. O, właśnie tam. Ktoś nie zdążył. Aktualnie z tych taksówek nie korzysta aż tak wiele osób, bo nie ma turystów, ale jak są turyści, to często po prostu mają ochotę się przepłynąć. Tak naprawdę to nie chodzi nawet o to, że muszą się przedostać, ale po prostu jest to jakiś rodzaj atrakcji turystycznej. A to są kolejne symbole miasta. Stało tylko tutaj jedno takie serducho, na którym ludzie przypinają lokery. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa. Naprawdę nie wiem, jak się to po polsku nazywa. W każdym razie ludzie przypinają tutaj takie, wiecie, jak na mostach u nas. No i na walentynki w tym roku, 14 lutego, dobudowano jeszcze jedno serducho i jeszcze jedno tutaj serducho. I teraz są trzy i mają ludzie dużo miejsca, żeby przypinać. Trochę to takie kiczowate, wiecie, ale przynajmniej sobie ludzie zdjęcia tutaj robią. A tam za mną widzicie już właśnie te domy, o których mówię, że trochę jak w Amsterdamie chyba. Nie wiem, mam loty do Amsterdamu na ten rok, więc mam nadzieję, że odwiedzę Amsterdam i też Wam pokażę i będę miała wtedy porównanie. W każdym razie mnie się wydaje, że to jest bardzo takie holenderskie. No i to Holendrzy postawili te domy, kiedy właśnie obudowali miasto murami i postawili ten Fort Amsterdam, to później zaczęli budować takie budynki. I teraz tak, te budynki są kolorowe i to jest jakby domieszka oczywiście kultury karaibskiej, ale dlaczego są kolorowe? Ponoć, z tego co się udało mi dowiedzieć tutaj od mieszkańców, ponoć government w którymś tam roku, dawno, dawno temu, zabronił budowania białych budynków. Dlaczego? Dlatego, że odkryli, że białe budynki mogą psuć wzrok. To jest bardzo ciekawe, wydaje mi się. Dlatego, że jest tutaj, no tak jak widzicie, słońca mnóstwo i po prostu świeci nam w twarz. I teraz, jeżeli to słońce odbija się od białych ścian budynków pomalowanych wapnem, to może nam szkodzić na wzrok. Dlatego teraz budynki na Curaçao są w pięknych kolorach i jest w ogóle super radośnie tutaj.